1.9.3.3.2.2.3. Nie możesz mieć takiej domeny. Po prostu nie pozwalam. Dlatego dzisiaj pokażę ci, jak zdobyć domenę, jaką tylko chcesz. Do tego stopnia, że ostatnio widziałem domenę siurek.pl. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Więc tak też można, chociaż może lepiej nie. Postaram się, by poradnik był maksymalnie prosty, dlatego podzielimy go na części. Najpierw, czym jest domena? Domena jest to adres, który pozwala w prosty sposób połączyć się z waszą stroną internetową albo serwerem. Od razu odpowiadam na pytanie, czy jest ona płatna. Kurwa, oczywiście, że tak. Wiem, że wiele osób to zmartwi, ale spokojnie, ceny domen są naprawdę, naprawdę niskie, a dodatkowo płacimy co rok, a nie co miesiąc. Jakby tego było mało, pierwszy rok jest zawsze o wiele, wiele tańszy niż kolejne. Działa to tak, że kupujemy domenę na rok o obniżonej cenie i jeżeli za rok stwierdzimy, że chcemy ją na kolejny rok, by dalej była nasza, to wtedy dopłacamy niewiele, bo niewiele, ale ta cena jest jednak troszkę wyższa. To wszystko oczywiście zaraz zobaczcie w praktyce. Teraz kupowanie domeny. Ja wybrałem stronę VH, dlatego że kupowałem już od nich parę razy domeny i inne produkty, więc mogę w sumie z całego serca polecić. No i oczywiście i niestety odcinek nie jest sponsorowany przez VH. Jeśli jednak wybieracie inną stronę, to już wam mówię, dlaczego nie ma z tym żadnego problemu. Dalsza część konfiguracji będzie leciutko zależała od tego, że wybieramy OVH, bo jak wybierzecie inną stronę, to będziecie mieć lekko inny panel. Jednak podpinanie domeny zależy od paru pól, które wypełniamy identycznie, niezależnie od hosta. Przy używaniu tych pól również opowiem, o co chodzi, jak już przy nich będziemy coś edytować. No dobra, więc wybieramy domenę. Ja wybiorę kocham wspieraczy, jest to idealna domena dla moich kochanych wspieraczy, widzicie ich teraz na ekranie. No naprawdę świetni ludzie, dlatego możemy im domenę kupić jak najbardziej. Kocham wspieraczy, szukaj. I teraz wyszukuje nam wszystkie domeny, które są dla nas dostępne, dlatego że oczywiście jak jakaś domena jest zajęta, no to nie będziemy mogli jej kupić. No i teraz mamy wszystkie opcje tych domen tutaj, jak widzimy mamy tutaj proponowane .com, .store, pro, oczywiście możemy już na początku to wpisać, czyli kocham wspieraczy.pl i od razu mi znajdzie .pl, ale chciałem wam pokazać, że właśnie są różne warianty tych końcówek, niektóre są droższe, niektóre tańsze, jak widzicie .pl jest za 10 zł na pierwszy rok i potem po tym roku to przedłużenie kosztuje 60 zł na rok. Czyli troszkę więcej, ale jeżeli sobie rozłożycie 60 zł na 12 miesięcy, no to naprawdę domena nie jest drogą sprawą. No i oczywiście jak interesują was inne rozszerzenia niż .pl, nie wiem czy to można nazwać rozszerzeniem, whatever, no to możecie sobie na przykład kupić store, tylko tutaj uwaga, na pierwszy rok jest za 4 zł, ale na kolejny już jest za 208 zł, także to już akurat domena dosyć droga. No i wybieramy tak naprawdę co nas interesuje, ja wybiorę coś taniego na potrzeby odcinka, wybiorę kochamwspieraczy.online, idealna nazwa. No to klikam koszyk. Ładujemy, klikamy dalej, oczywiście troszkę wyżej wychodzi, czyli tam za około 6 zł, dlatego że jeszcze tam wchodzą w grę jakieś waty i te inne sprawy. Tutaj nie musicie nic dodawać, klikacie sobie dalej. Tutaj mamy również do skorzystania z jakichś tam planów, dalej klikamy, nic nie wybieramy, jeżeli nie chcemy. No i przechodzimy do podsumowania, możemy sprawdzić, czy wszystko się zgadza, kocham wspieraczy, online, płacę. No to cyk, domena kupiona, musiałem wydać 5 zł, docencie to i dajcie lajka. Oczywiście mogę pozwolić sobie na to 5 zł dzięki wspieraczom. Dobrzy, porządni ludzie. Piję wodę z pleśnią, to chyba niebezpieczne. Ale nie mam innej, poświęcam się dla YouTube'a. Kolejna część to podpięcie waszej domeny pod Cloudflare. No więc na spokojnie po kolei, czym jest Cloudflare? Jest to firma, która zabezpiecza wasze połączenia i na szczęście oferuje również darmowy plan. Na potrzeby tego odcinka Cloudflare jest idealna, bo dzięki temu będziecie mogli zrobić praktycznie 1:1 to co ja na ekranie, bo pola, które wypełniamy tutaj wyglądają identycznie dla każdego hosta. Ale o tym oczywiście zaraz. Rejestracja jest banalna, wchodzicie sobie na główną stronę Cloudflare i klikacie Sign Up. Tutaj wpisujecie swój e-mail oraz hasło, klikacie sign up i tak naprawdę wszystko jest gotowe. Teraz jak już się zalogowaliście nowym kontem, to możecie kliknąć na głównej stronie Add Site. Następnie wpisujemy, jak nazywała się wasza domena, czyli kocham wspieraczy.online. Jeszcze raz mam jakąś domenę, która nie jest końcówką .pl, także nie wiem. Co? Ja na pewno powinienem robić filmy, bo nie jest takie trudne. Heavy, zabij mnie. Wpisane, to klikamy dodaj stronę. Teraz Cloudflare pyta nas, który plan chcemy wybrać. Oczywiście możemy wybrać, który wam pasuje, ale podejrzewam, że większość z was będzie interesował plan free, więc właśnie jego sobie klikamy. Mamy tutaj wpisane jego funkcje, klikamy continue.
I mamy pierwszy plan do ustawień, jednak zanim będziemy coś dotykać w tych ustawieniach, najpierw musimy wejść po lewej stronie w panel overview. Teraz mamy tutaj informację, że name serwery muszą być przekierowane właśnie na Cloudflare, by ta mogła obsługiwać te połączenia. I to jest właśnie ta część, która będzie się różnić w zależności od tego, czy wybraliście OVH, czy jakiś inny hosting. Teraz wróćmy na OVH, albo na waszego hosta. Czasem się może zdarzyć tak, że wasze zamówienie będzie realizowane dłużej przez na przykład problemy z dostępnością. Ja mam na przykład tutaj taką informację, że aktualnie zapotrzebowanie jest duże i moja domena zostanie tam dostarczona lekko później. Szkoda, że nie wiem kiedy, bo teraz nie wiem kiedy mogę dograć drugą część tego odcinka, ale no, jak będzie, to dogram. Meanwhile, taka ciekawostka, że z domeną .pl nigdy tego nie miałem, zawsze do mnie docierała od razu. Może to jest przez to, że kupiłem końcówkę .online, pierwszy raz w sumie kupiłem inną końcówkę, więc nie wiem, może dlatego. One eternity later. No dobrze, więc jesteśmy kolejnego dnia, nie wiedziałem, że ta domena może tak długo do nas dochodzić. W każdym razie już ją mam, udało się, także dobra, wchodzimy. Oczywiście nasza Cloudflare dalej czeka na zmianę serwerów name servers, więc mamy je tutaj i zaraz je wklejemy w odpowiednie miejsce w OVH. Przechodzimy do OVH, do naszego głównego panelu i tutaj odszukujemy gdzieś, gdzie mamy swoje domeny. Klikam sobie zobacz wszystko. No i wybieram domenę, która mnie interesuje, czyli kochamwspieracze.online. Teraz z tych wszystkich zakładek wybieram panel serwery DNS. No jak widzimy, mamy tutaj serwer DNS, są one ustawione na OVH i musimy je przestawić na Cloudflare. Więc wchodzimy sobie po prawej tutaj, zmień serwer DNS i musimy te serwery zastąpić serwerami z Cloudflare. Kopiujemy, wklejamy, tak samo ten drugi, musicie zrobić oczywiście tak z dwoma, pyk. I klikamy zastosuj konfigurację. Jak widzicie, pozornie nic się nie zmieniło, dlatego że tutaj w tym panelu mam dalej napisane OVH. Oni muszą to przetrawić, zaraz jak sobie odświeżymy stronę, powinno się pojawić, jak nie teraz to za chwilkę, że trwa przepięcie, no jeszcze tego nie widać, zaraz wam pokażę. No i jak to przepięcie się stanie, no to nasza Cloudflare potwierdzi, ok, jesteśmy w pięci i tam będziemy musieli ustawić kolejne rzeczy, by nasz serwer Minecraft złapał się z tym IP. Jeżeli nie używacie OVH i wasz panel nie wygląda w ten sposób, po prostu musicie znaleźć w waszym panelu miejsce o nazwie serwer DNS, konfiguracja DNS, coś takiego i znaleźć, gdzie możecie te serwery name servers zmienić. Ty, tak szczerze to nie wiem, czy to się nazywa name servery, chyba nie, po prostu serwer DNS, ale tak to jest nazwane, chyba że po prostu nazwy tych serwerów. W każdym razie musicie po prostu te serwery podmienić, jeżeli macie innego hosta, no to oczywiście nie będzie pisał tutaj, że jest na serwerach OVH, tylko na przykład będą serwery to po prostu jakiejś innej firmy. No i to zamieniacie na Cloudflare i następnie czekacie. A few moments later. Dobra, sytuacja jest bardzo dynamiczna, tak szczerze myślałem, że będę czekał dłużej, czekałem mniej, także przekapiłem troszkę moment, kiedy resetuję stronę i faktycznie piszę, że te serwery oczekują na przepięcie, jednak no musicie mi zaufać, że naprawdę po prostu po jakichś tam 10-15 minutach odświeżyłem i już nasze serwery tutaj się pojawiły. No i teraz skoro mamy Cloudflare wpiętą w OVH, w serwer DNS, no to przechodzimy sobie na naszą Cloudflare i tutaj w tym panelu głównym wybieramy sobie domenę, którą wcześniej dodawaliśmy. Oczywiście jak nie wychodziliście z tego overview, to dalej tutaj będziecie. No i właśnie mamy tu informację o tym, żeby to przepiąć. My to przepięliśmy, więc klikamy przycisk Check Name Servers, by Cloudflare mogła sprawdzić, czy na pewno to zrobiliśmy. Mamy informację, że Cloudflare właśnie sprawdza te serwery, więc musimy znowu troszkę poczekać. Tak to wygląda właśnie, że trzeba cały czas czekać. Several days later. Więc jak widzicie, nasza informacja o tym, że musimy czekać, by name serwery się potwierdziły, już zniknęła, także możemy przejść sobie do DNS. Dobra, teraz więc możemy zająć się ustawieniem rekordów DNS, czyli już bezpośrednie podpijanie naszej domeny do naszego serwera. Także finalna część odcinka tak naprawdę już za jakieś 2 minuty będziecie mogli cieszyć się domeną. To znaczy jeszcze będziecie musieli poczekać, aż się wepnie, znowu poczekać, ale no, tak to wygląda. Więc zacznijmy. Klikamy sobie tutaj, będąc w strefie przykładce DNS na Cloudflare, klikamy przycisk Add Record. Klik, dodajemy rekord typu A i teraz musicie znaleźć sobie swoje IP serwera. To numeryczne IP, którego nie chcemy, którym zawsze wchodziliście na serwer, to właśnie je musicie znaleźć. W moim przypadku jest to dokładnie to IP, podajemy je tutaj bez portu. A, mała wpadka, tu podajemy nazwę. Więc wepnijmy to IP w odpowiednie pole, czyli tutaj oczywiście, a tutaj wpiszmy nazwę. Nazwijmy to tak, jak nazywa się nasza domena, czyli kochamwspieraczy.online. Patrzymy, czy wszystko się zgadza. Rekord A, nazwa kochamwspieraczy.online i IP takie, jakie jest do naszego serwera. Klikamy Save. Teraz dodajemy kolejny rekord, jest to rekord o typie SRV, czyli klikamy sobie tutaj, rozwijamy listę i wybieramy SRV. Następnie imię to może być MC, serwis to będzie podłoga Minecraft, to jest bardzo ważne, żeby to wpisać. Tu zostawiamy TCP, auto, tu dajemy sobie priority 1, waga 1 i port.
to ma być port do waszego serwera Minecraft. Czyli również znajdziecie go na swoim hostingu lub na swoim VPS-ie w zależności od tego, gdzie macie ustawiony serwer. I ważne, to musi być port do waszego serwera Minecraft, nie do waszej maszyny czy coś takiego, to ma być port do serwera Minecraft, czyli ten dokładnie, który ustawiamy w pliku Server Properties. W moim przypadku jest to taki port. I wybieramy target, targetujemy oczywiście w naszą domenę, czyli domena nazywa się Kocham Wspieraczy Online, mogę sobie to skopiować, stąd to musi być takie samo jak rekord A, tak jak to nazwaliśmy, czyli dokładnie tak. Klikamy sobie save. Teraz czekamy, aż to wszystko się oczywiście połączy i zaraz pokażę wam efekt finalny, czyli za pomocą domeny kochamwspieraczy.online będziemy mogli wejść na nasz serwer. Ok, jesteśmy teraz na naszej liście minecraftowych serwerów. Jak widzicie, tutaj jest nasze stare IP, no i oczywiście serwer się wyświetla, ale również wyświetla się drugi serwer na liście, czyli już inny IP, jest to IP MC kochamwspieraczy.online. No i oczywiście mamy tutaj ten przedrostek MC, jeżeli go nie chcecie, zaraz pokażę wam, jak to zrobić. Przyznam się, że po prostu mała pomyłka, tak też serwer podpinają swoje IP-ki, jednak ja uważam, że lepiej to zrobić bez tego MC, bo jak widzicie, na razie bez przedrostka tego prefiksu, tak to nazwijmy MC, po prostu ta domena nie działa. Natomiast to jest jedna mała zmiana i pokażę wam, jak to zrobić, jeżeli MC nie chcecie. Dobra, więc przechodzimy znowu do strefy DNS na naszej Cloudflare i teraz wystarczy w rekordzie A zmienić nazwę na nazwę naszej domeny, zapisujemy. I teraz w rekordzie SRV należy również zmienić nazwę na nazwę domeny i tak samo w targecie podać nazwę domeny. Więc jakby te trzy rzeczy muszą zostać spełnione, zapisujemy, czekamy i zaraz powinno się podpiąć. Jeżeli wam się coś nie podpina, poczekajcie oczywiście do 24 godzin. Zazwyczaj nie trzeba aż tyle czekać, no ale na przykład przy zamówieniu domeny też nigdy nie czekałem 48, a tym razem mi się tak zdarzyło, akurat przy nagrywaniu odcinka. Także różnie może z tymi DNS-ami być, także się nie martwcie, po prostu poczekajcie. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, zapraszam na naszego Discorda twórców serwerów Minecraft. Tam znajdziecie pomoc od ludzi, którzy tego Discorda budują. Wy też możecie pomagać innym, także serdecznie zapraszam, link w opisie. Poczekałem dosłownie parę dziesiąt sekund i teraz jak wróciłem na listę serwerów Minecraft, jak widzicie, DNS-y są właśnie w ten sposób ustawione, no to mamy właśnie, że MC nie działa, jak sobie odświeżymy, za to bez przedrostka MC nam domena działa. Jak widzicie, serwer się fajnie wyświetla, tak samo jak to stare IP. Także te dwie rzeczy nam działają, tak samo stare IP działa, jak widzicie tutaj numeryczne i tak samo działa nam tutaj bez przedrostka MC, fajnie. Jeżeli poradnik Ci się podobał, zostaw oczywiście lajka, suba, jakiś komentarz, napisz koniecznie, co podobało Ci się w tym odcinku, co chcesz zobaczyć jako kolejne i widzimy się już niedługo. Cześć!